Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy A White Day. Ja jestem Juno i tak sobie patrzę. Mamy mały problem, bo w zasadzie niewiele klas mamy tutaj pootwieranych, tak w ogóle. Osobiście nie bardzo mam jakieś pomysły na to, co i gdzie by tutaj mogło być. O, rany. Myślę, że warto w takim razie na pewno sobie zakupić coś, skoro mamy troszeczkę tych monet. Nie wiem, czy mi to jakąś... Dziwne to jest. To mi ponoć zwróciło gdzieś monetę, tylko... Dziwne to jest. Nie wiem, dlaczego nie mogę nic z tego wybrać. Co to nie działa? I? Nie wiem. Dziwne jakieś. Dobra, idziemy chyba w takim razie sprawdzać to pięterko. Tylko, że jeśli wciąż wszystko będzie także tutaj pozamykane... O! Tu, o dziwo, coś jest... Wow! Jakaś, nie wiem, klasa biologii czy coś. No dobra, już chciałam powiedzieć, że jak wszystko i tutaj będzie pozamykane, to bym chyba wróciła na dół. Jeszcze raz przeszukała dokładniej pomieszczenia, które były otwarte, bo no, mały problem zaczyna mi się tu robić, skoro... O, rany. Skoro w zasadzie ja nie mogę nic a nic znaleźć. Dobra, tutaj też nie mogę żadnych tych półek poprzeszukiwać. No to na pewno jest problem dość spory. Dobra, tutaj... nie wiem nawet, czy są tu jakieś drzwi. Tu jest tak ciemno. No właśnie, kolejne są zamknięte. I wszystko mi to wygląda... No właśnie, z innej strony. Wszystko mi to wygląda, że ja po prostu potrzebuję klucza do tych miejsc. Tylko no, z kolei nie mam pomysłu na to, gdzie ten klucz mógłby być. No, ale... Dobra. Na piętrze pierwszym były jakieś... Wow. Nie, 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 nie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, trochę się zaciął. Ale ja się go już nie boję. Mam nadzieję, że tu... Biegnie, bo chcę go tu zabić. Chodź. No chodź, chodź, chodź. I teraz od ciebie ucieknę. Pięknie. Dryp, dryp, dryp. Uciekam, uciekam. Jeszcze niżej. O, proszę bardzo. Tutaj. I nawet zamknę za sobą elegancko drzwi. I po problemie. Teraz tutaj, jak rozumiem, były te pomieszczenia, które jakoś otworzyć mogę. Światełko, które się nie włącza, ale... miałam jakieś przedmioty, prawda? No właśnie, użyjemy to sobie. O! I coś wypadło i... A proszę bardzo, jest klucz.
Dobra. Mam klucz i będę mogła nim otworzyć. Ojej, tu jakoś dziwnie mi się to wszystko przewija. To tutaj. Czyli muszę teraz się dostać na piętro drugie. Nic prostszego, skoro wiem, gdzie są schody. Tylko żeby ten mi się nie pojawił. Wow. A zamknę go tam, jeśli jest. Nie wiem, mogę to otworzyć? Nie, on tam idzie. Nie, jest tutaj. Może mnie nie zauważy? Nie wiem. No nie, zamknięte. Nie. Cholera jasna, tu spróbują się schować może przed nim. Dobra, może nie zajrzę tu, wątpię, na pewno zajrzę. Ale co tam, najwyżej spróbują mu jakoś uciec. To byłoby dziwne, chociaż tu w sumie akurat jest takie miejsce, które może mi się udać. No właśnie, już sobie kluczyk przygotują, żeby ewentualnie otwierać kłódki. No tylko na razie przeczekajmy, aż się ten dziadyga nam jakoś tu, nie wiem, no przelezie i da nam spokój, tyle. Mru, mru. Będzie tak warczał, charczał i nie wiem, może się przekręci wreszcie. Wydaje się, że jest gdzieś blisko. A ja już robię się coraz bardziej niecierpliwa, prawdę powiedziawszy. O nie. Widzę jego latarkę. Gdzie on idzie? Dobra, idzie w zupełnie innym kierunku chyba niż ja. Nie? Zawraca tu? Nie. Nie wiem, gdzie on idzie. Do mnie czy tam? Tam chyba. Dobra, to ja sobie nic nie robię z jego tam obecności. Nie otworzę tego. I ten też nie. No dobra, a to w ogóle jest. Tak, jest, tylko że. O nie. Wraca tu. No i po co ja podbiegłam ten kawałek? A może nie wraca? Zaraz, czy ja mam wybrany ten? Tak. Zaraz zobaczę. Zbliżam się chyba do odpowiedniego wejścia. Zaraz. Otworzą? Jest, super. Fajnie, fajnie. Otwieramy i tu jest ciemno. A niech stanie się. Ojej, coś mnie wciągnęło tam? Co jest? Dobra, włączam światło. Jakaś notatka, zobaczmy ją koniecznie. I co to jest? Dobra, tu jest kolejna jakaś. I co to?
No dobra. Mogę to otworzyć? Nie. A to? Też nie. Aha. Może powinnam to zapisać. Chociaż nie wiem, co mi to niby ma dać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jakieś. Chociaż zaraz wiem. Przerysuję to sobie może po prostu. Chociaż to pewnie jakieś litery i one dla mnie niewiele mówią. Ale tak może bardzo, bardzo na czuja coś, tak wiecie, patrząc po wyglądzie tego, coś mi to może powie. A jak przyjdzie mi jakąś łamigłówkę rozwiązywać, no nie wiem. No rany. To pewnie będzie kod, czyli teraz tak, teraz będę próbować to rozwikłać jakoś desperacko, ale ja takich symboli nie mam zapisanych, niestety. No i to może być problem. Najlepiej to by było chyba, gdybym znalazła sobie jakąś solucję w internecie, bo nic mi to nie mówi. A gdzieś był ten pokój właśnie z kłódką, chyba tutaj. No i tak, to może być spory problem. Jeszcze nie wiem, jak się z tym uporam. Tam nie wiem, czy tu będzie woźny, czy nie. Nie wiem, nie wygląda, żeby był, więc dobra, to zamknę. Podbiegnął może kawałek. Aha, dobra, mam to jakoś pisać. Tak, to miałam wcześniej przygotowane na solucji, którą sobie znalazłam właśnie na takie wypadki. I teraz spojrzałam, że to jest właśnie tu zapisane. No, niestety tamte znaczki po koreańsku mi niewiele mówią, więc zobaczymy w takim razie to. Jeszcze jeden dokument, ale aha. Jeszcze coś tutaj. Dobra. Science Lab na trzecim piętrze i szufladę. Wow, ta się nawet otworzyła. Coś w niej jest. O, wow. I kaseta. Weźmy ją, weźmy. Nie, otwórz i weź kasetę. Weź kasetę. No właśnie. Czyli ta szkoła jest dokładnie chyba monitorowana. No właśnie, kaseta. Trzeba ją będzie gdzieś obejrzeć.
No tak, biurko dyrektora. Coś tu było? Się świeciło? Czy mi się wydawało? O, tutaj. A, moneta. No dobra, zgarniamy. Okradamy dyrektora, ależ jesteśmy źli. Zobaczmy to w takim razie. O, proszę, proszę. Mamy podgląd na to, co robi ten woźny. O! Schował jakiś klucz, nie klucz. Tu klasa plastyczna. Nie wiem, czy mogę. I tu się czai. O nie, czy on idzie? Nie, 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 nie. Uciekam, uciekam stąd. Uciekam i trzeba będzie później sprawdzić. To, au, 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 nie mogę tu biec. Nie, uciekam od niego, uciekam, uciekam, uciekam. Tu się schowam za moment. Dobra, się schowam. Tak, konkretnie. Fajnie. I... O nie, o nie. A on ten klucz w ogóle to ukrył, przepraszam, w której sali? Tam w tej komputerowej czyżby? Pytanie, gdzie ona była? Zaraz będę musiała przyjrzeć się dokładniej mapie. No cóż. O nie, on tu wszedł. I czy to będzie zaraz oznaczało desperacką ucieczkę? Widzę światełko, widzę. O nie. Nie, 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 nie. Wow, uciekam. Dobra, on jest za powolny dla mnie. Ha, ha, ha. Nie wiem, gdzie była ta sala komputerowa. Liczę, że gdzieś tu. Tu? A, zamknął za sobą. Nie tutaj. Tutaj też nie. Zaraz. Czy gdzieś na czwartym piętrze? Ja już nic nie wiem. A, chyba... Chyba zupełnie przypadkiem trafiłam, gdzie chciałam trafić. Czy ja to już patrzyłam? Aha, dobra, 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 tak patrzyłam. No i właśnie, to jest... Zaraz. O, mogę wejść na stołeczek. No, nie było to zbyt dobrze ukryte, ale bierzmy klucz. I w takim razie możemy pójść... No właśnie, gdzie to było? Na piętro drugie. Dobra, czyli stąd wychodzimy. Spokojnie, spokojnie. No i pewnie woźny nas zaraz też będzie próbował ścigać. Ale to by się nim przejmował. Na szczęście jest tak powolny, że jakoś nie czuję się zbyt zagrożona obecnie. No serio. Dobra, wiem, że on tam jest. O rany. Chyba najlepiej byłoby go tu jakoś zwabić, a potem uciec. W sumie nie wiem, czy to by jakoś pracowało.
On się tam strasznie długo ze swoją latarą telepie i mnie tylko irytuje. Chyba biedak nie może się przedostać przez zamknięte drzwi. A to niedobrze, bo on jest na piętrze, na które ja chcę pójść właśnie. Dobra, to skorzystam teraz, no właśnie, z tego. No i cóż, czekamy, czekamy. Naprawdę nic, a nic. Dobra, może sobie poszedł. Nie. Nie wiem, czy mnie zauważył, ale jeśli tak, to tak jak mówiłam, spróbuję go jakoś złapić i wyminąć. Dobrze. No nie, nie wierzę. Gapi się na te schody, a nie raczy tu zejść? Aha. Trzasnął drzwiami i wrócił obchodzić drugie piętro. Dobra, chodź, chodź, chodź. Chodź, panie woźny, chodź. No, chodź już, chodź. Gonisz mnie, gonisz, Berek. Tak, ha, 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 bardzo śmieszne. No, chodź. Dobra, spróbuję wybiec, tak. Dobra, teraz zamknę drzwi, tak, 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 tak. I jak mówiłam, drugie piętro jest moje. Ha! I tak się woźnego załatwia. Oj, nie tu biegłam. Dobra. Sala, którą... Zaraz. Gdzieś tu powinna być kłódka. Nie, ta jest zamknięta. Dobra, widzę to. No, tu otwieramy. Pięknie. Tak? Nawet mamy... O rany, co jest? Coś dziwnego słyszę, widzę, nie wiem. Coś tu się dzieje dziwnego, czy nie? Dobra, na razie zgarniamy długopis kolejny do zapisu. Czemu ja włączyłam światełko? Nie chciałam światełka. Coś tu jakaś jakby drukara, nie drukara pracuje. O co to jest? Pilot. Bierzmy. Okej. Wiem, mój. Jogi sokun. 넌 알고 있지? 어떻게 돌아가는지. Wiecie co? Wydaje mi się, że to w sumie jest całkiem spoko moment na koniec odcinka, więc mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!